Chodzi o projekt uchwały Sejmu w sprawie nasilania się tendencji nacjonalistycznych na Ukrainie. Widzimy oczywiście nasilanie się tendencji nacjonalistycznych w innych państwach, także w Rosji. Ale o tym mówi się w Polsce codziennie. A w sprawie Ukrainy panuje milczenie. Nie możemy milczeć dlatego, że widzimy kolejne akty, które gloryfikują siły polityczne i ludzi, którzy zapisali się jak najgorzej w naszej polskiej historii. Niedawno uczczono śmierć Romana Szuchewycza, dowódcy ukraińskiej powstańczej armii. Tego, który wydał rozkaz o wymordowaniu ponad 100 tysięcy Polaków na Wołyniu. Wcześniej uczczono pamięć Petra Diaczenki, dowódcy ukraińskich oddziałów walczących w Powstaniu Warszawskim, ale nie po stronie powstańców warszawskich, tylko tu niedawno, niedaleko na Czerniakowie, zabijających powstańców warszawskich. A po wizycie prezydenta Komorowskiego na Ukrainie w ekspresowym tempie w ukraińskim parlamencie przyjęto ustawę, a właściwie pakiet ustaw, według której ludobójcy z UPA i organizacji ukraińskich nacjonalistów są bohaterami. W Polsce, gdzie wymordowano 140 tysięcy ludzi na Wołyniu i Galicji Wschodniej, panuje w tej sprawie krępująca cisza. Tą ciszę przerwał dzisiaj pan minister Schetyna, mówiąc, że nie widzi w przyjęciu tych ustaw nic niepokojącego. Otóż my widzimy. Jeśli nie widzicie państwo w tym nic niepokojącego, to idźcie dalej. Może ustanowicie w Warszawie rondo imieniem Bandery albo pomnik bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. SLD nie będzie w tej sprawie milczał. Gloryfikowanie UPA i przyjęte ustawy, które przyznają specjalny status ludziom tych formacji i wskazują, że na podstawie tych ustaw można ścigać wszystkich, którzy będą twierdzić, iż były one organizacjami ludobójczymi i zbrodniczymi. Nie reagowanie na to, to policzek wymierzony państwu polskiemu. Jeżeli według pana ministra krytykowanie ukraińskiej powstańczej armii i mówienie o zbrodni wołyńskiej jest niezgodne z polską racją stanu, to jest to deptanie pamięci ofiar.